Na terenie Ełku trwa wiosenna wycinka drzew. Do końca miesiąca Wydział Mienia Komunalnego Ełckiego Ratusza odpowiedzialny za utrzymanie zieleni planuje wyciąć 105 chorych drzew. Do usunięcia zakwalifikowano głównie te znajdujące się przy promenadzie oraz w centrum miasta. Większość z nich to drzewa chore, które ze względu na stwarzające niebezpieczeństwo muszą zostać wycięte, mówi Aneta Hołownia-Kossak z Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku. Póki co wycinamy te drzewa, na które uzyskaliśmy zgodę. Od konserwatora zabytków teraz trwa wycinka. Zakwalifikowanych zostało 105 drzew na terenie całego miasta, a także część drzew zakwalifikowane wzdłuż promenady. Większość drzew znajduje się w centrum miasta, to są ulice Magazynowa, Wawelska, Orzeszkowa, Słowackiego, Wojska Polskiego. Na promenadzie, na odcinku od Ronda Szyba zakwalifikowano głównie wierzby. Drzewa po prostu są w bardzo złym stanie zdrowotnym, są spróchniałe, nie puściły liści, stąd teraz widać dokładnie, że drzewa te są martwe, suche. No i niestety ze względami bezpieczeństwa ta wycinka jest przeprowadzona w tak szybkim tempie. Na wycinkę drzew i zagospodarowanie gałęzi ratusz przeznaczy około 24 tysięcy złotych.